Konsultacje społeczne to odpowiedź zarządu powiatu na oczekiwania organizacji pozarządowych. Każda zainteresowana organizacja może składać swoje uwagi dotyczące programu za pomocą załączonego formularza i złożyć go w starostwie powiatowym. Głównym celem tych konsultacji jest pomoc społeczna. Tutaj wspieramy Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filię w czynniku organizacji Feniks, osobami z zaburzeniami psychicznymi, cała kwestia dotycząca pomocy zdrowotnej, emeryci, renciści, kombatanci, kultura, sport. To są te wszystkie organizacje, które się mogą o tą pomoc ubiegać i ta pomoc będzie uruchomiona z dniem 1 stycznia w ramach otwartych konkursów publicznych. Starosta zachęca wszystkie organizacje do zapoznania się z regulaminem programu. Temu też, jak mówi, służą konsultacje społeczne. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, pomysły, można je wnieść. Zarząd się w tym momencie nad tym pochyli. Później będzie też kwestia dotycząca przyjęcia samej uchwały budżetowej i w roku 2020 planujemy wstępnie kwotę około 2 100 000 zł, czyli całkiem pokaźną kwotę, o którą warto zabiegać. Też później kształtujemy budżet. Do 30 września każdego roku tak organizacje składają propozycje dotyczące swoich pomysłów. Jest oczywiście pewna pula środków i wszyscy nie mogą tych środków dostać. I z tego tytułu na przykład wydajemy różne rzeczy, na przykład jak książki, o których dosyć często ostatnio mówiliśmy. To jest właśnie przykład na to, że można mieć pomysł, złożyć wniosek, środki są zabezpieczone, wystartować w konkursie i po wygraniu takiego konkursu projekt jest realizowany. Konsultacje społeczne będą trwać do 13 września.